No, hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj już mamy grudzień pełną parą, a jak grudzień, to święta, ten cholerny śnieg, no i święta, i inne te różne ciekawe rzeczy, no i przy okazji, no, nowy rok, nie? A żeby tak trochę klimatycznie podejść do tego miesiącu, do tego tematu, to... Jak już wcześniej wspomniałem, miałem w głowie, żeby rozpocząć taką, jak trochę się powtarzam, tematyczną serię, bo w pewnym sensie to będzie gra, tą co będę teraz omawiał, będzie to gra związana ze świętami. Choć nie o to będzie głównie chodzić, no ale święta będą głównym motywem, jeśli chodzi o tło, więc sami zobaczycie. A co to za gra? No, gra to jest Amagami SS. Nie TSS, co by nie jeden sobie pomyślał, spokojnie, nie to SS. Amagami SS, które jakby nie patrzy tak około 10, nawet więcej lat temu miało anime, które swoją drogą było bardzo dobre i lubię do niego wracać. I przy okazji stosowało to anime dosyć ciekawy zabieg, że... Główny bohater, jakby pokazywano, co by było gdyby, nie? I główny bohater spotyka się, że sześcioma, tutaj co wam się akurat pokazują, sześcioma dziewczynami i właśnie jest nam pokazywane sześć różnych ścieżek, jak z każdą dziewczyn się on związuje, no i zostają parą. No i koniec końców o to chodzi w tej grze, bo omawiany bohater, Tachibana Junchi, Tachibana to jest nazwisko, i w momencie, gdy był chyba w drugiej gimnazjum albo w trzeciej, postanowił wyznać miłości swojego życia, no wiecie, swojej crush, czy jak to się inaczej dzisiaj mówi, no swoje uczucia i nawet udało się ją zaprosić na randkę, ale koniec końców został wystawiony, w wyniku czego dostał małej traumy i w ogóle temat, jeśli chodzi o drugą płeć, no, dla niego już nie istniał, no bo miał traumę i włączał mu się, wiecie, ten głosik z tyłu głowy, że lepiej nie próbuj, bo to się skończy tak jak wtedy. No i w grze minęły już od tamtego wydarzenia i w anime również, chyba te 3 lata, no i główny bohater postanowił się przełamać i spróbować jeszcze raz, a że święta się zbliżają, a w szkole, do której on chodzi, to chyba z liceum, organizują festiwal założyciela tej szkoły 24 grudnia, bo on też również 24 grudnia, ten założyciel miał urodziny, no to ten festiwal założycielsko-świąteczny jest idealnym momentem, no żeby Junchi po prostu spróbował przełamać swoją małą fobię, no i jakby to powiedzieć, znaleźć szczęście. I będziemy się skupiać w tej grze. Czekajcie. O, teraz. No dobra. Oczywiście postać nie musimy nazywać, nie? Naszej postaci. No i ta gra, podam wam ciekawostkę, że to spolszczenie, to zangielszczenie. Teraz nad tym trwało już 10, albo nawet 11 lat. I pamiętam, że jak ja byłem w technikum, to nie wiem, druga technikum, nie pamiętam, czy pierwszej, czy drugiej technikum ogląda tak anime regularnie. No, w tym roku, co wyszedł Atak Tytanów, a już nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, to... No to około te 11 lat temu, 10-11 lat temu, zainteresowałem się tym, czy jest gra i się okazało, że trwają prace nad angielszczeniem. I nawet wyszedł patch, który pierwszy dzień zangielszczył, no ale no wiecie, pierwszy dzień, jak tutaj jest więcej niż miesiąc, bo jest chyba 42 dni, albo 36, albo 42 dni do ogrania, więc zaczyna się nawet szybciej niż w grudniu. No i sami widzicie. I tak długo trwały te prace, co jakiś czas sobie klikałem, czy wiecie, jak idą postępy. A tu nagle w tym roku, pyk, cyk. No i
twórcy z Polszczenia, z Angielszczyna dotrzymali swojego słowa, dotrzymali słowo i wydali to. No i oczywiście są jeszcze babole różnorakie, że czasem jakiś opis do góry nie jest angielszczony, czasem na przykład jedno zdanie się nagle po japońsku wyskoczy, ale no wiecie, to są takie drobnostki. Patrząc na ilość tekstu, z jaką musieli uporać się twórcy, to chapeau ba, kłaniam się i aż do samych kul. No dobra, więc trochę będzie długi wstęp, ale ten odcinek będzie długi, ten i następny w miarę, a potem będą już krótsze, więc tak. Podsumowując, wcielamy się w Tachibana Junciego, który postanawia przełamać swoją złą pasę miłością i pokonać swoją fobię, no i postanawia znaleźć drugą połówkę. No i tak będziemy się skupiać. No dobra. W pierwszych dwóch, trzech, może nawet czterech odcinkach będzie tak każdej dziewczyny po trochę, żeby wiecie, żeby się zapoznać, żeby każda miała chwilę, a potem już będę tak się fokusował, powiedzmy, na dwóch, a potem już na kolejnym etapie na jednej już, nie? Żeby, bo tu tak, prawdę mówiąc, tutaj nie da się zrobić haremowego zakończenia, nie? Żeby wam nie przyszło do głowy. Po prostu czasu nie starczy, nie? Trzeba będzie decydować w pewnym momencie. Ale żeby nie było, że na przykład jak z jakąś dziewczyną nasz bohater utrzymuje dobre kontakty, ale się z nią nie zwiąże, to ona się z nim zaprzyjaźnia i nawet prezent na urodziny mu daje, bo Junci oczywiście nawet w grudniu ma urodziny. Tak wszystko w jego życiu się kręci koło tego grudnia. Oj. Przepraszam, nie ten guzik. I tak jakoś wychodzi na to, że no tak po prostu u niego jest, że grudzień to jest dla niego naprawdę specyficzny i wyjątkowy miesiąc. Pod pozytywnymi i pod negatywnymi względami. A jak widzicie tą mapkę, trochę wyłączyłem niepotrzebnie myszkę, po prawej stronie są takie kropeczki, pomarańczowe, różowe, zielone, niebieskie, fioletowe, etc., etc. To są te wydarzenia, które zdążyłem już ograć, ponieważ każda dziewczyna ma chyba cztery zakończenia z nią. Jest to najbardziej złe, jak Junci wystawi dziewczynę i złamie jej serce. Jest te takie neutralne, że niby sobie wybaczą, ale wiecie, dalej z nią wystawił. Potem jest, że są ok, że nie ma tego maksymalnego, najlepszego zakończenia, ale no są parą. No i jest te super mega najlepsze, wiecie, najwyżej punktowane. Tak szczerze, nie ma problemów, żeby osiągnąć to najlepsze zakończenie. Raczej wasze problem może polega na tym, że po prostu kliknie nie na to wydarzenie. Z jedną dziewczyną tak właśnie jest. Że jeżeli klikniecie po pewnym momencie, nawet jak wszystko idzie super mega fajnie, to są trzy wydarzenia i przez to, że czasem opisy są po japońsku, to możecie się nie zorientować. Dlatego trzeba robić dosyć często zapisy gry i testować. I one nie dzieją się na końcu, tylko w ostatnim tygodniu, więc można to przepieprzyć, nie? Albo nawet trochę szybciej, w prawie ostatnim tygodniu, że wiecie, wybierzecie jedno z tych trzech zakończeń, z tych trzech wydarzeń i każdy nich kieruje do czegoś innego, nie? I można sobie tak spieprzyć dobrą ścieżkę. Ale tak, dobra. 8 minut wstępu, spokojnie, już koniec pierdzielenia. I tak przy okazji będę używał tego jakby podzielenia, będzie na karcie czas, no wiecie, no jak dajecie myszką na czas, to będzie ładnie pokazane, nie? Że odtąd dotąd jest wstęp, tu jest to wydarzenie, to tu jest to. Będę próbował pilnować się, żeby to wstawiać. No dobra. Pojedźmy to jeszcze 10 sekund, żeby było ładnie od 9 minuty. I zaczniemy już fabułę. To chyba sprawka mojej wyobraźni, ale czuję, że dzisiejszy zachód słońca jest wyjątkowo olśniewający. Teraz muszę pamiętać, żeby nie pomylić guzika przemijania z normalnym klikaniem, bo mi tekst poleci. No, tu trzeba uważać, bo to jest tego typu gra, że jak już raz coś przegrałeś to, to potem możesz po prostu wcisnąć, żeby dialogi same leciały. No i w czasie można się pomylić i to bardzo. I potem trzeba wczytywać. Ale też są, oprócz save'ów z gry, są też normalne takie save'y związane z programem, co można F1, F2, F3 szybkie save'y robić, więc można się też tak uratować, ale ogólnie trzeba się pilnować. Nawet w taki dzień dzieci radośnie sobie biegły, albo raczej powinienem powiedzieć, że to właśnie dlatego, że to jest ten specjalny dzień.
Nawet w taki, może to z powodu mojego dobrego humoru, ale z jakiegoś powodu, kiedy zobaczyłem dzieci biegające radośnie po parku, po prostu uśmiechnąłem się. Wcale tak zimno nie jest, he, pomyślałem sobie tak w momencie, gdy zaciskałem uchwyt ogrzewacza trzymanego w kieszeni. No, takie tam małe info. Japończycy używają takiego przenośnego ogrzewacza. Nie wiem, czy u nas takie coś jest, ale ja raczej nigdy nie używałem. Ale często w różnych anime albo w nowelkach jest właśnie pisane, że mają w dłoni, nie? Takie do ściskania. I to cię ogrzewa, nie? No wiecie, masz parę dłoni i to wciskasz i wtedy ci nie jest aż tak zimno. Bo jakoś nie wierzę, żeby to porządnie grzało. Taki ze mnie niedowiarek. Bez konkretnego powodu spojrzałem w stronę miasta i dostrzegłem oślepiający blask. Wyrywał, język się zaplątał. Gdy wpatrywałem się w promienie słoneczne, przy okazji nie mogąc nic wyraźnie dostrzec, poczułem, że wzbierało się we mnie tajemnicze uczucie. Dzisiaj są święta. Zastanawiam się, jak długo tak naprawdę tutaj stałem, bo w pewnym momencie utopiony w blasku słońca przestałem słyszeć głosy bawiących się dzieci. Mój kieszonkowy grzejnik stracił już resztki swojej mocy, a ostry chłód zimy ogarnął park. Blask światła wzrósł i w wyniku czego teraz zaczynam coś dostrzegać. Ciemno się zrobiło jak w dupie. Nieważne. Zimno. Z pewnością. Dzisiaj jest naprawdę zimno. Poczekajcie. O czym ja teraz do cholery gadam? Przecież jest zima. Oczywistym jest to, że jest zimno. Dzisiejszy wieczór jednak jest jakiś chłodniejszy niż zazwyczaj. I to nie jest tylko sprawka mojej wyobraźni. Ona nie przyjdzie. Co nie? Może? Może nie? Może sytuacja jest beznadziejna? Interesowałem się nią, odkąd zobaczyłem ją po raz pierwszy na ceremonii rozpoczęcia roku. Mahikara Mika. Chociaż nigdy nawet z nią nie rozmawiałem, trafiliśmy do jednej klasy w ostatnim roczniku i wtedy postanowiłem dać z siebie wszystko. Czyli 2 lata minęły, to są teraz wspomnienia Junciego. 2 lata minęły od czasu dziania się gry. Bo ostatniego rocznika, to znaczy, że jest teraz w 3. klasie gimnazjum. Dałem z siebie wszystko, co nie? Poprosiłem Umeharę, kumpla, najlepszego kumpla, z którym będziemy mieli bardzo często do czynienia, o radę w różnych sprawach i w końcu skłoniłem ją do wyrażenia zgody na dzisiejsze spotkanie. Zapytałem nawet Rihoko, jaki rodzaj uszczęśliłby dziewczynę? Ta Rihoko Sakurai to właśnie jest jedna z potencjalnych parterek i przyjaciółka z dzieciństwa. Taka już wiecie, od przedszkola, nie? Naszego głównego bohatera. Ojeju. Skrupulatnie wybierałem miejsce randki, a także wiele innych rzeczy. Ale chociaż tak bardzo się starałem na ten dzisiejszy dzień, dzisiaj, właśnie dzisiaj, chciałem wyznać jej moje uczucia, tak jak należy. Nawet pomimo tego, co uczyniłem, zastanawiam się, dlaczego nie przyszła. Nawet poszedłem i pochwaliłem się Mii. Naprawdę jestem idiotą. Może... Teraz mamy opcję do wyboru. To będzie
często będziemy mogli coś podejmować, jakieś decyzje niezbyt skomplikowane i często aż takiego nie mają znaczenia, no ale no wiecie o co chodzi. Więc tak, mamy, może po prostu pomyliła miejsce, może po prostu pomyliła czas, a może po prostu niepotrzebnie się łudziłem. A że mówiłem, że jestem pesymistą, opcja numer 3. Może od początku był to szalony pomysł. Przede wszystkim nigdy nie było żadnej obietnicy, a przez cały czas jej nie rozumiałem. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu moje oczy uciekają tu, w tamtą stronę, to ja tam mam podpowiedź i sobie czytam. Hehe, bo kto zabroni? Kto zabroni mieć podpowiedź? Nie, nie ma takiej możliwości. Uśmiechnęła się i wyraziła zgodę. Nie zapomnij o tym. Zużyliśmy nawet naszą małą obietnicę. Nie ma mowy, żeby to było nieporozumienie. Koniec końców, i tak wygląda na to, że zostałem porzucony. Zastanawiam się dlaczego. Gdzie popełniłem błąd? Zastanawiam się, dlaczego nie przyszła, pomimo że złożyliśmy obietnicę. Mimo że wyglądała na taką podekscytowaną, kiedy dawałem jej prezent urodzinowy. Dlaczego? Chcę ją zapytać o powód. Jeśli tego nie zrobię, nie będę w stanie powiedzieć u mecharza o dzisiejszym dniu. Nawet jeżeli sam o to zapyta. Ale kiedy ją zobaczę, czy będę w stanie z nią normalnie porozmawiać? Kiedy usłyszę, dlaczego nie przyszła, czy będę w stanie to znieść? Nie mam w sobie pewności siebie. Nie chcę już tego czuć. Tego bólu. Nigdy więcej. No i właśnie pewność siebie naszego bohatera poszła. Zatopiona została. Ale może, ponieważ został już tylko jeden semestr, jeśli zniosę ten ostatni semestr, tak długo, jak będę mógł spędzać czas bez rozmawiania z kolegami z klasy, ceremonia ukończenia szkoły nadejdzie wkrótce. Może to zadziała. Czyli prawdopodobnie bez ziomeczka u mechary będzie ciężko, bo nie ma co się dziwić. Och! Śnieg! Zaczął padać śnieg. Lepiej będzie, jak już będę się zbierał do domu, inaczej z pewnością się przeziębię. Och, a co powinienem zrobić z tym prezentem? Zaoszczędziłem swoje pieniądze, żeby tylko go kupić. Te parę wisiorków. Nie jest dobrze. Nie mogę tego zabrać do domu. Nie chcę nawet na to patrzeć. Po prostu wyrzucę to do śmieci i sobie pójdę. Ojejciu, jak grze lodowato. Czy chyba powinienem się zbierać jak najszybciej do domu? Muszę wrócić do domu i się porządnie ogrzać. Lepiej będzie, jak już będę wracał. No dobra. Teraz z tego co pamiętam powinien być koniec wspomnień. Nini! Słońce już wstało! Mija? Czy to był sen? Te sich to po naszemu westchnienie, nie? Jakby ktoś był ciekaw. Nini! Cicho bądź! Nini, wchodzę! Nie ma go tutaj? Znowu? Nini? Jakby co, Nini to jest taki pieszczotliwy skrót od jeszcze innej pieszczotliwego zwrotu. No po prostu chodzi o brata starszego. Tak Mija, bo ona jest młodszą siostrą głównego bohatera, tak się zwraca do swojego brata. Nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski, nie mam pojęcia. Bo samo Onician to jest braciszku. A Nini to jeszcze skrót i bardziej pewnie zdrobnienie jeszcze. No co, brachulku? Bez sensu, więc zostawmy Nini. Wybacz, ale dzisiaj mamy zamknięte. Kora!
No weź! To nie czas, żeby było zamknięte. Jest to czas otwarcia. Rany! Znowu się tutaj zamknąłeś w szafie. Co z tego? Dzisiaj jest zimno. Nie możesz po prostu włączyć ogrzewania? Nie mam na to ochoty. Czy coś się znowu złego wydarzyło? Nie, nic takiego. Ale... w każdym bądź razie, i tak byś nie zrozumiałaś. Zamknięcie jest absolutnie najlepszą opcją. He? Absolutnie najlepszą? No cóż, jeżeli zamkniesz, będziesz mógł... Cóż, sama widzisz. Szafa jest tutaj pełna futonów. Tak, oczywiście. Futony to są te ich łóżka, co takie, wiecie, japońskie łóżka, co... Nie wiem, jak... No wiecie pewnie, o co chodzi. Wpiszcie sobie. Po prostu mnie wysłuchaj. Tak więc, jak mówiłem, przebywanie w otoczeniu futonów w tej zamkniętej przestrzeni jest naprawdę przyjemne. Dodatkowo istnieje teoria, że przebywanie w zamkniętej przestrzeni zwiększa twoją energię, a nawet wydaje się mieć właściwości lecznicze. Powtórzmy, bo pomyliłem, nie to przeczytałem. Poprzednia kwestia to było... Dobrze. To ja po prostu za wolno przeklikałem, a za szybko przeczytałem. Co to ma być? Kto u licha wymyśla takie teorie? Ja! Więc to po prostu zwykły bezsens. Jeju! To nie jest żaden bezsens. To jest nowatorska teoria, a efekty lecznicze są niesamowite. O, no to w takim razie pójdę się sama przekonać. Hi. O, już czuję się o wiele lepiej. Ej, nie właź mi tutaj. A dlaczego nie? Ja też chcę się dobrze poczuć. Ale przecież możesz to zrobić we własnym pokoju. Ale chcę zrobić to tutaj. Ale samoluba. Poza tym, chciałabym również znów zobaczyć twoje osobiste planetarium, Nini. Nie ma mowy, to jest... arcydzieło! Przeznaczone tylko dla moich oczu. To prywatna strefa. Arcydzieło? Myślałem, że to wszystko narysowałeś sam, zakreślaczem. Cicho tam! O, Nini! A książka tutaj to co? Poczekaj! Nie kładź mi tutaj tych swoich łap! Nie trzymam w szafie takich rzeczy jak książki. No weź! No to! Mam to gdzieś, wchodzę! Hej, wol mi stąd! No dobra, już wychodzę. To nie było fair. No nie było, no i co? Nie mogę uwierzyć, że tak wcześnie rano musisz mieć tyle energii. A to miała być moja szansa na relaks. Ej! Hej, Nini! Czego chcesz? Prawda jest taka, że naprawdę coś złego się wydarzyło, co nie? Wszystko w porządku? Nie! Znaczy, nic takiego się nie wydarzyło. Patrz, jaką ma intuicję siostrzyczka. Od razu wyczuła, że braciszek ma... coś go gryzie. Nic się złego nie wydarzyło. Okej. No to... no dobra, pora wstawać. Idę się przebrać, a następnie idziemy do szkoły. Tak, ruszaj. Co? Ale... powiedziałem ci, żebyś już poszła przodem. Ale dzisiaj idziemy razem. Idziemy razem? Kto tak zdecydował? Ja! No dobra, załapałem. Poczekaj tam na dole, zejdź schodami, poczekaj tam na dole, ja pójdę się przebrać. Okej. Jeju. No co ci mogę powiedzieć? No, siostrzyczka wymaga, tu zapierdzielaj, nie? No nie, nigdy nie potrafię stwierdzić, co
co jej może strzelić do głowy. Żeli do głowy. Po prostu nikogo nie słucha, kiedy zaczynam myśleć i mówić, co za utrapienie. W każdym bądź razie, dzisiaj naprawdę jest zimny poranek. Wkładam mój szkolny mundurek. Tak, ale ten, już. Włożenie tego chłodnego mundurka sprawia, że jest mi jeszcze zimniej. Wychodzimy! Wychodzimy! Wiesz, minęło już sporo czasu, kiedy razem sobie szliśmy do szkoły. Naprawdę? Tak, no prawdę. Nini, zawsze ci się śpieszy i zostawia mnie z tyłu za sobą. Dzieje się tak, ponieważ ty jak zwykle się ślamarzysz. Mija! Naprawdę? Tak, to prawda. A na dodatek, gdy tylko znajdziesz jakiegoś kota, to od razu zaczynasz za nim gonić. To samo dzieje się w momencie, gdy zobaczysz jakiegoś kwiatka. Od razu do niego kuczasz. A małym dzieckiem wcale już nie jesteś. Tak, ale no wiesz, to nie zmienia faktu, że nie ma powodu, aby za każdym razem tak pędzić, co nie? Ale jeżeli bym tak nie robił, to byśmy byli spóźnieni. Przypuszczam, że mogłeś tak powiedzieć. W każdym bądź razie, Mija. No dobra, no co? Z tego, co zdążyłem zauważyć, w domu już nie jesteśmy, więc skończ z tym nazywaniem mnie Nini, dobra? Okej, dobra, nie zwróciłam uwagi, wybacz. Jeju, coś mi świta w głowie, jakby już ktoś zwracał uwagę w szkole, żeby nie był aż taki, że nie jestem w ogóle cierpliwy. Jest naprawdę zimno, co nie? Cóż, jakby nie patrzeć, mamy zimę. Mogę nawet zobaczyć swój własny oddech. Oczywiście, że możesz. Mamy już prawie grudzień, czyli końcówka listopada. Ale nuda, he? Twoje reakcje są strasznie nudne. Musisz włożyć w nie więcej pasji. Nawet jeżeli tak powiesz, to dlatego jesteś taki bez wyrazu. I to również przez to, wciąż nie masz dziewczyny w swoim wieku. Coś ty powiedziała? A jakby nie patrzeć, mówi to właśnie osoba, która nawet nigdy nie próbowała zdobyć chłopaka. Trzymywałam się specjalnie dla ciebie, Onician. Ciekawe, tak się jakoś zastanawiam nad tym. No co? Z twoim dziecinnym ciałem nie ma mowy, żeby ktokolwiek spojrzał na ciebie lepszym spojrzeniem. He? A, tu dosłownie chodziło o rzeczy, żeby drugi raz na ciebie nikt oka nie, wiecie, nie zawiesi, ale no, nie trzeba zawsze dosłownie tłumaczyć. Ech, znów sobie robisz żarty z mojego ciała. Nie to chciałem. No właśnie to zrobiłeś, to akurat ma rację, że ci przypieprzyła. Nini, ty kretynie! Swoją drogą, jak na ironię losu, znaczy ironię, może inaczej, ani Mija, ani Junci nie mają bladego pojęcia, jak inni spostrzegają, jak płeć przeciwna spostrzega brata, siostrę, nie? Bo koło Junciego się kręcą 6 zainteresowanych dziewoj, tak naprawdę 7, ale 6 głównych dziewoj, no i koło Mi tak mniej wiemy, ale mi już jedna osoba zdążyła wyznać miłość i kilka się kręcą też. A w razie, no wiecie, wraz z rozwojem gry możemy takie poboczne wydarzenia, wiecie, jak nie kręcimy z którąś dziewczyn, to możemy sobie takie poboczne wydarzenia przychodzić. No to chodzą ploteczki, że Mija Tachibana to jest niezła sztuka, więc
twoi młodsi koledzy inaczej na to patrzą. O, ła! No, zasłużyłeś, że ci pieprznęła. Minęło trochę czasu, odkąd stała się... no taka. No może użycie zwrotu dziecinne ciało było niepotrzebne, nawet jeśli to prawda. Jak widać, u ciebie wszystko po staremu, Tachibana. He? Ach, nie ma nic lepszego, co może cię bardziej rozpalić samego rana. Stary, właśnie takie są dziewczyny jak ona. Zdmuchują natychmiast zimowy wiatr. Czy ja cię w ogóle znam? O, ho, ho! Znowu to samo? Po raz kolejny próbuję stosować ten trik? Nie pamiętam, żeby w szeregach moich przyjaciół znajdował się ktoś taki, który drażniłby się ze mną, wiedząc, że uciekająca stąd dziewczyna jest moją siostrą. Nie bądź taki zimny wobec mnie, brachu. Przemyśl to jeszcze raz. Gdy przyniosłem coś nowego, zwłaszcza gdy przyniosłem coś nowego, coś, co przypadkiem zamierzałem ci pożyczyć. Coś nowego? Ooooo! Czyżby to był ten sam album z fotkami, o którym ostatnio wspominałeś? I właśnie coś takiego przyniosłem specjalnie dla mojego najbliższego kumpla, ale wygląda na to, że tylko ja w ten sposób widziałem naszą relację. O, ho, 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 ho. Po bliższym przyjrzeniu się sytuacji jestem w stanie dostrzec w tobie mojego starego druha, którego znałem już od podstawówki, czyli Umehara. Umehara Masayoshi we własnej osobie. Dobry w sporcie i członek klubu Kendo. Ostatnio zaniepokojony uczuciem, że nie ma innych członków klubu. A na dodatek chodzący do tej samej klasy co ja. Och, ach. I do tego, nie uwierzycie, mieszkający niedaleko mnie, drugi syn szefa kuchni specjalizującego się w robieniu sushi. A na dodatek, mój najlepszy przyjaciel. Zaskakująca zmiana osobowości. Mój błąd. Nie martw się o to. Takiej właśnie reakcji się spodziewałem. Więc jak? Naprawdę jest dobry? Niesamowicie dobry. Ho, to dobrze. Ciekawe, jakiego rodzaju stroje sobie nałożyły na sobie panie. Hej, hej, nie ma potrzeby się tak śpieszyć. Skupmy się na spacerze. Gdyż jeżeli przez tą rozmowę się spóźnimy, to z handlu nic nie wyjdzie. Czekajcie, mamy 33 minutę. Te 10 minut pierdoliłem. Czyli jest tak z 10 minut. Muszę się wyrobić jeszcze w 10 minut, czyli do 43. Zrozumiałem, zrozumiałem. Oboje nie chcemy, żeby coś takiego miało miejsce. Nie martw się, nadal ci go pożyczę, ale lepiej go nie pobruć, hehe. Nie miałem zamiaru. Tak się tylko z tobą droczę. O, co jest? Czy to nie jest właśnie Morishima Senpai? He? O, jest taka piękna, że stary, jest to aż surrealistyczne. Sprawia, że ten album ze zdjęciami wygląda naprawdę nudno. Masz absolutną rację. Morishima Senpai jest taka piękna, jak zawsze. Nawet jeśli uwzględnić moje uprzedzenia co do starszych dziewczyn, Senpai nadal jest niesamowita. Jest zupełnie z innego świata, no w porównaniu do Mii, całkowicie. Jako dwukrotna zwycięzczyni konkursu Miss Santa zasłużyła sobie na swoją popularność. Tak, masz rację. Słyszałem, że niedawno odrzuciła zaloty Kazu z klasy B. Słucha? Odważył się jej wyznać swoje uczucie?
No cóż, już jakby nie patrzeć, mamy święta. Wyznał jej uczucia z powodu tego, że prawie mamy święta. W tym roku na pewno spędzę święta ze swoją dziewczyną, tą, którą lubię. Krzyknął coś takiego. No, odwagi nie można mu odebrać. Cóż, seniorzy w tym roku mają swoje zakończenie, odejście ze szkoły. I to nie tak, że nie rozumiem to, co czy ukazu. No, w sumie masz rację. A do tego nasza szkoła na szczęście zapewnia nam tego typu ekstrawaganckie imprezy. Czy w dzisiejszych czasach tego typu wydarzenia są rzadkością? Wygląda na to, że w tych stronach tradycja jest silniejsza. Oni chyba mówią o tym festiwalu, co wspomniałem wtedy. Powinniśmy już iść. Ale, nie, powinniśmy wziąć w tym udział. O to chodzi w tym zdaniu. He? O tym festiwalu. W zeszłym roku postanowiliśmy jako parę idiotów odpuścić sobie imprezkę, ale tego roku, co próbujesz powiedzieć? Po raz kolejny zapowiada się, no wiesz, święta tego typu. To było nieoczekiwane. Czy coś się stało? Tak, może i tak. Ale wiesz, powinieneś sam to rozważyć. Kiedy nadejdzie następny rok, nie będzie czasu na tego typu rzeczy. Będziemy zajęci egzaminami wstępnymi i szukaniem pracy. No, niby tak. Lepiej zrobić coś, czego będziesz żałował, niż żałować tego, że nic nie zrobiłeś, że nie spróbowałeś. Co to miało być? Moje motto! Chcesz mi powiedzieć, że przez twoje motto nie chciałeś mi oddać moich pieniędzy? W dzisiejszych czasach dużo się dzieje. Jak zwykle gadasz bez sensu. No cóż, taki już mój styl. Ech. Mimo to spędzanie świąt Bożego Narodzenia, jak powiedział Umehara. Hej, a tak w ogóle masz jakąś dziewczynę na oku? Chwileczkę, kolego, wstrzymaj konie. Nie powinieneś teraz o to pytać. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy. No, w sumie jak teraz o tym wspomniałeś, to chyba masz rację. W każdym razie, tym razem postaram się to zrobić po swojemu. Hej, co my do diabła robimy, rozmawiając o czymś takim wcześnie rano na środku drogi? Chodźmy, nie chcę się spóźnić. Zawsze tylko sobie dokuczamy nawzajem, ale wydaje mi się, że nawet Umehara ma dużo na swojej głowie. Postaram się zrobić to po swojemu. Minęło już 2 lata, prawie 2 lata od tamtego wydarzenia. Święta, he? Jak dla mnie, no cóż. Cóż, seniorzy już mają swoje zakończenia roku. Okej. Okay. Hej, Umehara? Co jest, ziomeczku? No wiesz. No co jest, jeżeli chodzi o ten album ze zdjęciami, na pewno ci go pożyczę. Nie o to mi chodziło. No to o co chodzi? Ja sądzę, że też również spróbuję. He? No wiesz, chodzi o święta. O! Święta chcę spędzić z dziewczyną. Wow, naprawdę? Próbujesz zdobyć dziewczynę? Tachibana, równie dobrze możesz spróbować przenosić góry, prawda? Sądzisz, że to niemożliwe? Nie, wybacz mi. To nie tak, że to jest niemożliwe. Po prostu cieszę się z twojej decyzji. No bo wiesz, A nie, nieważne. Cieszę się, że dołączyłeś do mnie w tej sprawie. W porządku! Dzisiaj zorganizujemy spotkanie przygotowawcze. Spotkanie przygotowawcze? Co to ma znaczyć? Nie zostało wiele czasu do Bożego Narodzenia. To prawda. Korzystając z mojej ankiety na temat osobowości dziewczyn, nauczę cię sposobu, jak się z nimi połączyć. Co jest? Trudno ci nadążyć? Twoja ankieta, czy ona naprawdę jest w stanie pomóc?
Oczywiście, że tak. Przeczytałem nawet kilka czasopism z pokoju mojego starszego brata. Poczekaj, czy coś takiego naprawdę działa? No weź, nie rób takiej miny. Nauczę cię nawet potem pewnej zabójczej techniki. A co jeśli naprawdę ją zabiję? O, cholera! Już zaraz się spóźnimy. Ojejciu, ruszajmy Tadzibana. To był pierwszy dzwonek, ruszajmy. Jakie to było męczące. Hej, oczekiwałem ciebie, Maja-chan. A nie tutaj, przepraszam. Ledwo zdążyliśmy. Tak, masz rację. Ojejciu. Tak patrzę lewym okiem na czas. Chyba będzie odcinek dłuższy niż sądziłem. Hej! Oczekiwałem ciebie, Maja-chan. Jesteś jak zawsze przepiękna. Dzień dobry. Umehara, już tobie powiedziałam, żebyś zwracał się do mnie. Takahashi sensei, w momencie, kiedy jesteśmy w szkole, prawda? Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Twoja poprawna odpowiedź powinna brzmieć, tak jest. Dobry Boże, ledwo co udało ci się zdążyć. Siadaj na swoje miejsce. Tak jest. Ojejciu. Takahashi sensei dzisiaj również jest przepiękna. Niby jest już tą późną dwudziestką, ale nadal wygląda młodo. Dzisiaj będziemy organizować wybory do komitetu zajmującego się planowaniem przyjęcia bożonarodzeniowego. Takahashi sensei, czym jest ten komitet zajmujący się planowaniem przyjęcia bożonarodzinowego? Jesteś już w drugiej klasie liceum, a nadal tego nie wiesz? Tak, przepraszam. W porządku, wyjaśnię to teraz. Wiesz przynajmniej, że w tym roku, że co roku w Wigilię urządzamy przyjęcie bożonarodzeniowe, prawda? Chodzi o interakcję z rodzinami studentów, a także z mieszkańcami. Tak powiedzieli ci mieszkańcy miasta i studenci. Powodem, dla którego mamy to w Wigilię, jest to, że urodziny założyciela tej szkoły również przypadają na 24 grudnia. Naprawdę? W związku z tym, wydarzenie to bywa też nazywane festiwalem założyciela. Zrozumiałeś to wszystko, Umehara? Tak, zrozumiałem cię całkowicie. Powiedziałam już tobie, że słowo tak wystarczy. Na festiwalu założyciela będziemy mieli otwarty dla szerokiej publiczności bazar z budkami, z przekąskami, stoiskami z jedzeniem, a także z innymi stoiskami prowadzonymi przez naszych studentów. Szkoła zostanie udekorowana i odbędzie się wymiana prezentów. Więc nawet jeśli to niewiele, to przynajmniej będziemy mieć kilka wydarzeń. Brzmi to jak niezła udręka. Dlatego na coroczny festiwal założyciela wybieramy członka komitetu z klasy, który dołącza do ogólnej grupy zarządzającej. Dodatkowo, bazując na wynikach z ubiegłych lat, w tym roku zorganizujemy duże wydarzenie we współpracy z miastem. To naprawdę brzmi jak niezła udręka. To nie będzie łatwe. No cóż, czy ktoś z was chciałby zgłosić się na ochotnika na stanowisko członka komitetu? Kto byłby taki dłużny i odważyłby się wykonywać tak ciężką pracę? Nikt? Naprawdę spodziewałaś się, że ktokolwiek się odezwie? Och, no cóż, jeśli nikt nie chce się zgłosić, to może ja powinnam? He? No i mamy 44 minuty, prawie zgadłem, jeśli chodzi o czas. No dobra, więc mamy naszą ochotniczkę i to chyba nie jest żaden dziwny pomysł, znaczy idea, to nie jest nic dziwnego dla was, ani tak trudnego do zgadnięcia, że to jest jedna z ewentualnych kandydatek, która, z tego co pamiętam, jak trwało anime, to była ulubienicą. Ulubienicą wszystkich. Znaczy wszystkich. No wiecie, wygrała konkurs na najbardziej popularną damską postać w tym uniwersum anime. No wiecie, o co chodzi. Nawet jako postać była promowana, była na okładce promocyjnej gry, więc coś to znaczy, ale dobra. Nieważne, kończymy. Z tej strony był Jakub, a to było Amagami, czyli gra, w której
chyba można nawet powiedzieć, że nie visual novel, tylko bardziej gra randkowa. Sami ocenicie. No dobra, po prostu nara.